Witam bardzo serdecznie. Z tej strony Efio w kolejnej odsłonie Moda. Beautiful Expanded States plus zmieniona Polska. Mod zmienił swoją nazwę od ostatniej odsłony i troszeczkę się pozmieniało. Wpuściłem. Wypuściłem szereg update'ów w czasie, gdy ostatnio puściłem taki dev diary, jak to bym tak mógł nazwać. No i troszeczkę zmian doszło. Został dodany nowy fokus, przede wszystkim dla Monarchii, o którym już mówiłem, obiecałem. Jest już wypuszczony w pełnej wersji z kilkoma błędami dalej, które są w czasie naprawiane przeze mnie. Jeszcze zostało do naprawienia tam parę fokusów z podstawki, z Historical Poland. No i bodajże parę eventów, które się powtarzają co jakiś czas i... No i chyba to tyle. Fokus został całkowicie troszeczkę zreworkowany. Został dodany kompromis z sanacją. Jest troszeczkę, można ominąć tą wojnę domową przede wszystkim. Znalazłem grafika, mam dwóch tłumaczy. Z języka polski na angielski, żebym ja nie walnął jakieś gafy, po prostu chcę, żeby ten mod był zrobiony w pewnym stopniu profesjonalnie. Te fokusy nie są jeszcze skończone, one praktycznie nic nie dają, to są tylko takie przykłady. To na pewno się raczej nie zmieni i to, jeżeli chodzi o to, to to się może zmienić. Tutaj już jedno jest zrobione prawie, tutaj się troszeczkę pozmieniało. Zostały dodane znacznie większe bonusy za pójście z ścieżką brytyjską. Przede wszystkim, no, wziąłem pod uwagę to, że jest wojna domowa, tak? Jest kolejne, tak jakby, obciążenie państwa polskiego, żeby zbalansować tą rozgrywkę. Usunąłem sporą część fabryk z Polski, było bodajże 70, 80, teraz jest, no, mniej, no, zdecydowanie. No i dalej są przecież duchy narodowe, które, idee, które bardzo utrudniają grę polską, więc ciężko też tak się rozwinąć do 39 roku, więc jak ktoś postanowi tak zbalansować tę rozgrywkę, to ma przede wszystkim zmniejszone daty, długość celów narodowych, na przykład plan operacyjny Z, te modernizacje zakładów, te czołgi, wszystkie kawalerii, czołgi, huty, powtórzyłem słowo czołg, budowy elektrowni i tak dalej. Tutaj jest dodane więcej, jedna wojskowa została dodana, to jedna cywilna. Tutaj zmniejszono czas robienia, to ma tylko 14 dni, nie 35. Tutaj też ma 3, tu ma wszystko 35, oprócz tego i tego. To ma też zmniejszone, tu też jest pozmniejszane. No jest zbalansowane, no. Jednak troszeczkę ułatwiłem w pewnym stopniu rozgrywkę w tym kontekście, ale nadal nie jest tak łatwo, bo przede wszystkim tak, jak będziemy szli ścieżką monarchii, no to to jest takie odciążenie trochę od tego wszystkiego, tak, no bo jednak wojna domowa trwa kilka miesięcy, no chyba, że ktoś ma jakieś umiejętności chojowe na super wielkim poziomie, to może skończyć wojnę domową wcześniej, oczywiście. Tylko ma to też swoje koszty, tak? Traci się armię, trochę wyposażenia i ludności. Dlatego po zrobieniu eliminacji i sanacji jest fokus zabezpieczenie państwa, który dodaje nową ideę kardynała Adama Sapiehy. Dodaje troszeczkę siły politycznej, dokładnie 200. Wciela ideę odbudowy kraju, to daje tam fabryki dóbr konsumpcyjnych daje minus 10% na 160 dni, więc można troszeczkę ten przemysł odbudować. No i oczywiście odbudowa przemysłu, czyli ta szybkość odbudowy fabryk, które będą zniszczone podczas wojny domowej. No i jest potem odbudowa królestwa, wybór króla. Tutaj dałem sobie na pozwolenie, z racji tego, że to jest mój mod, to dodam opcję fokusu monarchii na wybór króla. Tak troszeczkę bym to powiedział samego siebie, tak żeby, powiedzmy, jak to nazwę, Legacy of Dul, to takie określenie w kontekście, żebym po prostu, żeby ludzie wiedzieli, że to ja tego moda stworzyłem, tak? No i tutaj jest taka ciekawostka, taki easter egg, jakby to powiedzieć, modowy. Ale nie będę brać tego raczej tak na serio, to będzie zrobione paręnaście, parę fokusów i tyle, no i
ten, ale moim na razie takim priorytetem jest Habsburg, naprawa błędów, dodanie nowych eventów, no i skończenie tego drzewka. Przecież tutaj w ogóle to jest takie, wypuściłem moda, tutaj nie jest wszystko skończone, tylko ciężko się robi moda samemu, dlatego no mam nadzieję, że ludzie biorą to pod uwagę i wy jak oglądacie ten filmik, to rozumiecie, że ciężko mi naprawdę robić moda, kiedy mam wiele innych rzeczy na głowie, a to nie jest takie proste, niestety robienie wszystkiego naraz, to ja to też to ogarniam, to są tak naprawdę dwa oddzielne mody, nawet więcej, trzy oddzielne mody, bo przecież są jeszcze state'y, które trzeba skompatybilować, wymyślam słowo, zrobić kompatybilną wersję z Historical Poland. Do tego jeszcze robię przecież oddzielny fokus dla monarchii, te wszystkie eventy i trzeci to resursy, eventy, miasta. To wszystko wchodzi w siebie, a przede wszystkim no prawda jest taka, że odpalę na przykład taki event, to dodane zostało przeze mnie to. Tego będzie jeszcze więcej, no taka prawda, no. Zdjęć mam troszeczkę pod dostatkiem, nie mam już tak na dużo, żeby to robić różnorodne, ale no mam nadzieję, że przynajmniej zrobię część tego ZSRR, że największe miasta zostaną wzięte pod uwagę, bo jednak ta różnorodność jest potrzebna w tej grze, no może troszeczkę przesadziłem z tymi eventami, no ale one są jednak w jakimś tam okresie czasu, nie będą występować co chwilę, że jak się zdobędzie. To nie jest taka prosta gra, że tutaj od razu się wszystkie miasta zajmuje. Chyba, że ktoś gra na poziomie łatwym, no to już inna kwestia. No ale powiedzmy, że mod jest skierowany do osób szukających wrażeń na dłużej, tak? I z jakimś takim z niesmakiem, że postawka Hoja nie ma takiej Polski, takiej rozbudowy, co by było, gdyby coś się takiego wydarzyło, że jednak Polsce udałoby się zatrzymać Sowietów, zupełnie sanacja by upadła i Królestwo Polskie by wróciło, no. Alternatywna historia, tak samo z Niemcami, przecież Dewsi Hoja przecież stworzyli przeciwstawienie się Hitlerowi, to czemu mieć w Polsce Gotów do czegoś takiego nie wymaszerowania! miałoby być, no. Prawda jest taka, że ta gra daje dużo możliwości. Postarałem się zrobić to na tyle kompatybilne z czasem gry, bo jednak dużo osób nie wytrzymuje nawet do 42 roku, więc tak postarałem się, żeby rozgrywka do 42 roku pierwszego była już na fajnym poziomie. Jak komuś zaczyna lagować gierka, to już niestety będzie zmuszony do zmniejszenia troszeczkę nie rozdzielczości, tylko shadery pikseli wysokiej jakości bodajże. Bo po prostu nie jestem w stanie, no mod jest duży, no i nie jestem ekspertem od optymalizacji. Prawda jest taka, że to już jest kwestia gry, nie moja, bo tutaj mody powinny śmigać na luzie, a że optymalizacja hoja jest jaka jest, no to nic na to nie poradzę. Ale żeby tak nie przedłużać tego wszystkiego, to mam nadzieję, że mod się spodobał większej ilości osób. Jak komuś się nie spodobał, to trudno. Ale następne update'y już nie będą wychodzić tak często, bo teraz był okres świąteczny, miałem więcej czasu, ale ja mam no pewną zgryzotkę, tak to nazwę. Mam dużo zajęć, dużo prywatnych spraw do załatwienia. Muszę książki wypożyczyć takie, których w ogóle nie ma nigdzie i muszę je znaleźć i przeczytać, bo jeszcze startuję w olimpiadzie historycznej i nie jestem w stanie pracować nad tym modem. Teraz tak tłumaczę się, bo po prostu, żeby wyjaśnić osobom, które lubią tego moda i go często obserwują, że nie jestem w stanie naprawiać wszystkich błędów, bo tak naprawdę ja pracuję nad tym modem sam. Mam grafika, który mi coś tam wstawi i tak dalej, nie? Jakieś tam obrazki czy cokolwiek do fokusa, bo ten Sikorski to jest chyba majstersztyk, jaki został wykonany. No, te dwa, no, nie jest troszeczkę podobny, no ale powiedzmy, że zbliżony do kultu marszałka zrobionego przez Historical Poland, tak, no. Nie mamy dużej ekipy, no to jestem ja, grafik i dwóch tłumaczy, tak, a prawda jest taka, że kody piszę ja i robię kopiuj, wklej, piszę i szukam błędów, no. Co nie umniejszam oczywiście pracy, ale wiadomo o co chodzi, no nie jestem w stanie robić wszystkiego naraz i po prostu te update'y będą powoli wychodzić. Jak nie znajdę ludzi, którzy będą chcieli pomóc przy modzie, no to długo to będzie trwać, no i ten mod będzie wypuszczony, taka pełnoprawna wersja, skończona ze wszystkim, to obstawiam, że nawet rok, dwa muszą minąć, żeby to wszystko zakończyć. Chyba, że zwolni mi się więcej czasu i będę w stanie to robić, no ale też planuję
zrobić jakieś serie gier starych na YouTubie, tak dla siebie, tak przypomnienia sobie, może ktoś będzie chciał pograć, pooglądać to, ale mod jest specyficzny, to jest mod dla ludzi, którzy lubią takie rozgrywki alt history, takie lubią dużo state'ów, prowincji, lubią stworzyć własne granice, no przede wszystkim stworzenie granicy państwa polskiego z XVI-XV wieku, to był mój priorytet, to musiałem zrobić, no a nikt tego wcześniej nie zrobił, no to ktoś musiał zrobić, no jak nie ma osób chętnych, no to trzeba przejąć inicjatywę i to zrobić, no dlatego otwieram nabór, rekrutację na osoby chętne przy współpracie, współpracować, no budować tego moda, tak. To mają gwarant, że zostaną uwzględnieni w fokusie monarchii Stanisława Markusa Dolaty Dula I, bo przecież taki fokus tu istnieje. Zmyślano oczywiście, no ale wiadomo, jednak to jest jakaś pamiątka na przyszłość może. Patrzcie, to ja jestem w tej grze na modzie jakimś, no. Zjawisko, zarazem coś głupiego, no ale no cóż, no bywa, no. Każdy w jakiś sposób chce zostać zapamiętany przez jakieś grono osób, które grają w grę, albo nie wiem, cokolwiek, no. Bo jednak jestem dumny z tego moda i jednak go robię już od dłuższego czasu. Ten mod już jest robiony prawie od roku. Nieoficjalnie od roku, oficjalnie od paru miesięcy. Tylko prawda jest taka, że został wypuszczony już w pewnej finalnej wersji, ale mod ma dalej dużo błędów, więc tak naprawdę on jest grywalny, ale z błędami, więc te błędy są widoczne. No, czasem tak głupie błędy, że no nie jestem w stanie po prostu wszystkiego, na wszystko spoglądać. No ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i że wszystko pójdzie spoko. Zostało naprawione dużo rzeczy, zostało dodanych dużo eventów. Zmieniona została przede wszystkim flaga. Jak będzie król Windsor na tronie, to przecież jest flaga. Została zrobiona o taka. Nie wiem, czy widać. No, raczej nie widać, ale tam w środku jest herb Windsorów. Więc no, taka ciekawostka. No, tak urozmaicić tą grę. No, stworzyć coś ciekawego, coś własnego, tak. I mam nadzieję, że mod będzie się rozwijać, będzie większe grono osób, które będzie chciało współpracować przy modzie, bo tłumacze, graficy zawsze są przydatni, no ale jednak preferuję na razie koderów, tak? Osoby, które znają się na pisaniu modów w hoju, robienia fokusów, eventów, szukania zdjęć chociażby, tworzenia historii, bo prawda jest taka, że połowa tych eventów jest napisana tak troszeczkę byle jak, bo nie wiem, co nam napisać mam w tych eventach. No, mam tyle na głowie, że po prostu piszę te eventy tak troszeczkę od buta, na kolanie i troszeczkę ta historia z tych eventów jest troszeczkę niespójna i taka troszeczkę powtarzająca się, monotonna, ale same zdjęcia, że wyskakują te eventy przy zajmowaniu miasta, że Polska tu ma jakiś pewien priorytet, jakby nie było, no. Gra troszeczkę potraktowała po macoszemu tą Polskę, nawet nie trochę, no bardzo. No. Po prostu zrobili jakiś fokus i dali macie i tyle, i zajęcie Berlina, tak. No nawet ten Berlin został źle zrobiony, trzeba było zmienić. Przemówiąc o pewnych błędach z podstawki, no ale dobra. No to chyba wszystko, jeżeli chodzi o to. No, nie mam za dużo do przedstawiania, bo musicie sami sobie ograć tego moda. Ja już pokazywałem ostatnie progresy moda. Dużo się zmieniło od ostatnich tych, więc no mam nadzieję, że przejrzecie moda, obczajcie sobie go i uznacie, że jest dobry i dacie 5 gwiazdek na Steam Workshopie, bo na to liczę. Że mod, mi się wydaje, że zasługuje na tyle gwiazdek, co by nie było, bo jest wiele modów, które mają 5 gwiazdek i są na podobnym poziomie zrobionym co moje, więc mam taki cel, o, taki prywatny cel, że mój mod będzie mieć 5 gwiazdek na workshopie. Dziękuję, to chyba na tyle. Życzę miłych świąt, bo w sumie to już koniec tych świąt, no ale tej przerwy świątecznej. Ja się z wami żegnam. Elożka.